Cześć, witajcie w krótkiej serii. To jest nowy pomysł na obróbkę z krawaniem. Tutaj będę zamieszczał przepisy, które można w bardzo szybki sposób przygotować. Dzisiaj zaczniemy od sałatki z tuńczykiem, czerwoną fasolą i kukurydzą. Przygotujemy to pewnie w mniej niż 5 minut. Do przygotowania sałatki będziemy potrzebowali puszkę kukurydzy, puszkę czerwonej fasoli, jedną puszkę tuńczyka, jedną średniej wielkości cebulę, trochę natki pietruszki, łyżkę majonezu, sól i pieprz. Zaczynamy od pokrojenia cebuli. Wszystko teraz przełożymy do miski. Siekamy natkę pietruszki. Natka jest już przesiekana. Teraz możemy ją przełożyć do miski. Zostawcie sobie trochę listków natki pietruszki i użyjemy ich później do dekoracji. Dodajemy kukurydzę, fasolę i tuńczyka. Solimy, ale nie dużo, bo tuńczyk jest słony. Świeżo mielony pieprz. Łyżka majonezu. I teraz wszystko musimy dokładnie wymieszać. Teraz pokażę Wam, jak można podać taką sałatkę. I parę listków pietruszki. Kiedy nie kręci się tego, to zajmuje około 5 minut. Dzięki za pierwszy odcinek w nowej formie. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Będę tutaj od czasu do czasu wrzucał przepisy, pewnie głównie sałatek, ale może też pokażę Wam, jak przygotować niektóre dania w bardzo prosty sposób. Zachęcam Was do subskrypcji. Dzięki i do zobaczenia następnym razem. Cześć!